O niezbyt dobrej kondycji finansowej firmy Soundcloud mówi się już od pewnego czasu, i żeby mieć pewność, że pewnego dnia, któregoś dnia nasz podcast po prostu nie zniknie, warto się zabezpieczyć, warto go przenieść gdzie indziej. A przy okazji mam dla Was niespodziankę. Cześć, jestem Krystian i witam ci serdecznie na stronie jak zrobić podcast.pl. Chciałem Ci powiedzieć, w jaki sposób można zabezpieczyć swój podcast, w jaki sposób można przenieść swój podcast z serwisu SoundCloud, ponieważ nie wiadomo tak naprawdę, co z serwisem SoundCloud będzie. I żeby nie było sytuacji, jak wspomniałem przed chwilą, że któregoś dnia po prostu nie będzie w ogóle całkowicie dostępu do Twojego podcastu, warto się zabezpieczyć. Warto na wszelki wypadek przenieść go gdzie indziej. Jednym z serwisów, który mogę polecić, serwis, z którego korzystam, z którego jestem bardzo zadowolony, to jest serwis Spreaker. Jest tam mnóstwo zresztą polskich podcastów, wielu podcasterów tych, tych popularniejszych, tych regularnie, częściej słuchanych, umieszcza swoje pliki również na Spreakerze i ja również mogę Spreakera polecić. Jest to naprawdę świetny serwis, miejsce do przechowywania naszych plików audio, miejsce, które bo może zarządzać kanałem RSS. Miejsce, które udostępnia również świetny player, odtwarzacz, który możemy bardzo łatwo zintegrować z naszą stroną internetową. No i przede wszystkim jest atrakcyjny cenowo. Dodatkowo mam dla ciebie kod rabatowy kod, który pozwoli na skorzystanie z dużo wyższego abonamentu, z abonamentu Broadcaster przez cały miesiąc zupełnie z darmo. Czyli będziesz mieć dokładnie miesiąc na przetestowanie funkcji serwisu Speaker za totalną darmoszkę. Wystarczy, że użyjesz kodu Krystian, po prostu Krystian, małymi literami. Jeżeli wpiszesz ten kod w odpowiednie miejsca, bo skorzystasz z linku, który znajdziesz pod spodem pod filmem, to dostaniesz salutki miesiąc pakietu Broadcaster za totalną darmoszkę. Warto sprawdzić, a zobaczmy teraz, w jaki sposób przenieść nasze nagrania, nasze piki, cały kanał RSS, tak naprawdę, z serwisu SoundCloud do serwisu Spliker. Wystarczy kilka kroków. SoundCloud nigdy nie był serwisem dedykowanym dla podcasterów, i tak naprawdę wszystko to, co tutaj jest, jest zrobione z myślą o muzykach. Czyli mamy możliwość umieszczenia tutaj różnych utworów, złożenia tego wszystkiego w albumy, listy odtwarzania i tym podobne rzeczy. Natomiast to, co tak naprawdę jest najważniejsze dla podcastera, czyli po prostu wszystkie odcinki w kolejności chronologicznej i do tego wszystkiego łatwo dostępny RSS, no okazuje się, że wcale nie jest takie oczywiste. Znaczy się, wszystkie odcinki oczywiście są i do wszystkich odcinków mamy pewien dostęp, natomiast jeżeli chodzi o kanał RSS, to jest już z nim pewien problem. Tak wygląda moja Sona na SoundCloud. Mam kilka, zaledwie kilka odcinków, sześć jest, sześć jest wgranych, pięć jest tylko pokazanych, ponieważ ten bezpłatny limit mi się skończył, odcinków jednego z moich podcastów, podcastu co się czyta, i w jaki sposób przenieść te informacje do Sprickera. W pierwszej kolejności musimy zlokalizować, gdzie jest nasz RSS, ponieważ Właśnie z tego powodu, co jak powiedziałem, SoundCloud nie jest dedykowany dla podcasterów. Ten RSS nie jest taki oczywisty. Przechodzimy do ustawień, czyli te trzy kropeczki na końcu Settings i w ustawieniach przechodzimy do zakładki Content. Tutaj mamy plik RSS, czyli to, co nas interesuje. Całutki ten adres musimy skopiować. Warto jeszcze sprawdzić, co jest w środku, więc otwórzmy go sobie w nowej karcie, zobaczmy, co jest w środku. Dlaczego warto? Ponieważ może się okazać, że na przykład, jak w moim przypadku, w tej chwili, nie ma tutaj żadnego odcinka. I w takiej sytuacji będziemy musieli wszystkie nasze odcinki, wszystkie te, które chcemy wyeksportować z SoundClouda, musimy do tego piku RSS dodać. W jaki sposób sprawdzić, czy te odcinki tutaj są? Chociażby przeglądając po tytułach. Nasze odcinki y, mają tytuł CS, CSC06, na przykład taki. I tutaj w pliku, w momencie jak skorzystamy z wyszukiwarki, nie znajdzie y, komputer nigdzie takiej frazy CSC. Spróbujmy inny odcinek. Zwierzyniec. Już widać, że również nie znajdzie. Nie ma, po prostu nie ma informacji o tych plikach. Które tutaj są umieszczone, nie ma informacji w kanale RSS. No właśnie to wynika stąd, że ten Soundcloud nigdy dla podcasterów nie był tak naprawdę dedykowany i te, te informacje tutaj mogą nie być kompletne. Warto przejrzeć, wyrywkowo sprawdzić, jeżeli tych odcinków mamy dużo, on to oczywiście nie musimy przeglądać wszystkich, natomiast warto wyrywkowo sprawdzić, czy w tym pliku RSS, który tutaj w zakładce settings content jest dostępny, czy w tym pliku RSS są informacje o naszych o którymkolwiek tak naprawdę naszym odcinku. Tutaj tego nie ma, więc musimy przejść do listy odcinków, a po prostu przechodzę na stronę główną SoundClouda. I teraz tak, odcinek, który chcemy dołączyć do naszego kanału RSS. Klikamy w edycję, czyli trzy kropeczki More, tutaj mamy Edit i w zakładce Permissions, czyli uprawnienia, na końcu jest guzik do zaznaczenia Included in RSS feed, czyli dodaj, załącz ten plik, to, to nagranie w kanale RSS. Zachowaj zmiany. I oczywiście w ten sam sposób musimy postąpić ze wszystkimi plikami, które chcemy, aby znalazły się w naszym RSS, czyli żeby były potem wyeksportowane. More, Edit, zakładka Permissions include in RSS feed i tak dalej i tak dalej. W momencie, kiedy już wszystkie audycje dodamy. Dobra, może już wystarczy, jeżeli już wszystkie audycje dodamy, warto sprawdzić jeszcze raz PIK RSS, czy tym razem te informacje są już udane. No jak widać jest tego w tej chwili dużo więcej. Możemy tutaj znaleźć, tam było CSC, możemy znaleźć CSC 06 i jest, jest ten odcinek jest jego opis, czyli już tutaj widać, że te informacje, których szukamy, się znajdują. Możemy poszukać na wszelki wypadek jeszcze innego odcinka. Dziewczynki. Też informacje o tym odcinku również się znajdują, czyli wszystko, co potrzebujemy, w tej chwili już mamy. Mamy pik RSS w SoundCloudzie, przygotowany w taki sposób w jaki potrzebujemy go z tego SoundClouda wyeksportować i przenieść do Splikera. Na chwili, na razie zostawmy sobie tutaj um, tego rss nie, zajmy, nie zamykajmy tego okna. W tej chwili musimy przejść do Splikera i utworzyć tam nowe konto. Jak wspomniałem przed chwilą, mam dla Ciebie kod rabatowy. Kod, który pozwoli na skorzystanie um, z planu Broadcaster przez miesiąc całkowicie za darmo. Ten kod rabatowy to jest Krystian, po prostu moje imię. Adres, włącznie już wpisanym tym kodem rabatowym, znajdziesz pod spodem pod filmem. Oczywiście, możesz również przy zamówieniu tutaj ten adres sobie dodać. Jedna jest to ta informacja: kupon, który wprowadziłeś, ten kod rabatowy pozwala na dostęp do tych pakietów On Earth Talent, Broadcaster i Unhormon do tych trzech. Pierwszy miesiąc jest całkowicie za darmo. Unhormon różni się od poprzednich tym, że ma pełne statystyki, dużo bardziej zaawansowane statystyki i aż 1500 godzin miejsca na pliki. Z plikiem rozliczany jest w troszkę inny sposób, ponieważ tutaj rozliczani jesteśmy za wykorzystane miejsce, ale licząc czas nagrania, Czyli niezależnie od tego, jak duże są te pliki, jak duże objętościowo, ile megabajtów zajmują, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, ile zajmują czasu. W pakiecie bezpłatnym jest 105 godzin. 5 godzin to jest pierwsze kilka tak naprawdę odcinków. W kolejnych pakietach mamy 100, 500, 1500 godzin. No i w tym ostatnim bez limitu, z tym, że no, bez limitu, zanim przekroczymy 1500 godzin, żeby przejść do ostatniego pakietu. Troszkę czasu musi minąć. Różnica jest również w statystykach. W tym bezpłatnym pakiecie i w pakiecie ONR mamy podstawowe statystyki. Są to podstawowe informacje o tym, ile razy nasz pik został ściągnięty, ile razy nasz pik został odsłuchany na stronie internetowej, natomiast tak naprawdę nie mamy tam za bardzo dostępu do czegokolwiek innego. Tak więc jeżeli ważne są dla ciebie statystyki, polecam pakiet Broadcaster, ponieważ tutaj już są dużo bardziej zaawansowane, dużo bardziej rozbudowane te informacje i możemy tutaj znaleźć dużo więcej rzeczy, które nas interesują. No i oczywiście z poniższych rzeczy w bezpłatnym pakiecie nie możemy w żaden sposób zmodyfikować naszego kanału RSS, który tutaj Speaker oferuje i również na naszej stronie w żeby wyświetlają się reklamy. Nie ma tych reklam w pozostałych pakietach. Pozostałe informacje na razie nie będą nas interesowały. W momencie, jeżeli nie skorzystałeś z linku, w którym był wprowadzony kod rabatowy, czyli Christian, ten kod można wpisać tutaj na końcu. Wpisujemy, wpisujemy Christian, klikamy OK i powinna nam się w tym momencie pokazać dokładnie taka strona. Przechodzimy do pakietu Broadcaster. Utworzymy sobie nowe konto. Na kolejnej stronie podajemy informacje o płatnościach, czy decydujemy się na płatności miesięczne, czy decydujemy się na płatności roczne, ewentualnie możemy korzystać jeszcze z systemu PayPal. W momencie, gdy już podamy informacje o płatnościach, możemy w pełni korzystać z serwisu Speaker. Przejdźmy do dashboardu, czyli klikamy na awatarze dashboard. I tutaj mamy możliwość importu naszego kanału RSS. Chodzimy w opcję Import. W tym miejscu wklejamy ten kanał RSS, który dostępny jest w serwisie SoundCloud na stronie Settings Content. Ten adres jest nam potrzebny, i ten adres musimy wkleić tutaj w serwisie Speaker. Sandlink. Pytanie czy tworzymy nowe show czy dodajemy odcinki do istniejącego show, ponieważ właśnie założyliśmy nasze konto w serwisie Spreaker. Nie mamy jeszcze żadnego show, żadnego show, czyli żadnej audycji, żadnego cyklu. Tworzymy nowe. Kontynuuj i za chwilę nasz podcast będzie gotowy. Odcinki, które zaznaczyłem, że są do importu, to był szósty, piąty, czwarty i trzeci, te cztery odcinki. Te cztery odcinki, jak widać, w tej chwili są wczytywane, są pobierane z serwisu SoundCloud, wczytywane są do Speakera. Tytuły są dokładnie takie same, jakie były w SoundCloudzie, ponieważ ja tam korzystałem z automatycznego eksportu ze Speakera do SoundClouda, w bezpłatnej wersji i Speakera i SoundClouda. Robiłem tego typu testy, dlatego też pojawiał się tam tekst made with Spreaker. Ten tekst oczywiście nie będzie się pojawiał, jeżeli korzystasz z któregoś z płatnych planów i Spreakera i SoundClouda. Natomiast w tej chwili już widzimy, wszystkie odcinki są pobrane. Możemy przejrzeć jeszcze wszystkie te informacje. Możemy przejrzeć informacje podstawowe o, o, naszym, o naszym show, o naszej audycji i oczywiście powinniśmy je zupełnić. Wpisujemy tytuł cyklu naszej audycji, czyli po prostu tytuł naszego podcastu. Zdjęcie, proponuję wstawić tutaj nie zdjęcie, które było w serwisie Soundcloud, czyli nie. Czyli nie awater użytkownika, tylko po prostu zdjęcie naszego podcastu. Cover image to jest grafika tła. Grafika, która podobna zresztą była w SoundCloudzie i podobne są pozostałych wszystkich tak naprawdę innych serwisach. Description, czyli opis, język. Język polski prawdopodobnie zostanie. Kategoria, no kategorie tutaj są dosyć mocno rozbudowane, mocno porównując do innych serwisów. Wybieramy w jakiej kategorii nasz podcast się znajduje i po wciśnięciu Save te informacje są zapisane. Przechodzimy do kolejnych zakładek. Informacje kontaktowe. Oczywiście nie musimy podawać wszystkich tych rzeczy. Ważny jest pierwszy adres mailowy, ponieważ ten adres przekazany jest potem do serwisu iTunes, więc powinien być pisany adres mailowy. Strona internetowa, adres naszej strony w iTunesie, adres Twittera, jeżeli chcemy podać adres Skype'a, jeżeli chcemy, numer telefonu, jeżeli chcemy, to nie są już informacje obowiązkowe. Przejdźmy do zakładki RSS Customization, czyli ustawienia. Dodatkowe jakieś dodatkowe informacje, dodatkowe parametry dotyczące naszego kanału RSS. Nasz RSS w tej chwili się zmienił. Będziemy musieli zmienić go w serwisie iTunes. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Natomiast możemy tu uzupełnić jeszcze podstawowe informacje, czyli kategorie dla, serwis dla serwisu iTunes, grafikę dla serwisu iTunes, adres strony internetowej. Ten no adres również polecam zmienić. Proponuję wpisać nie adres Spreakera, tylko nasz własny adres naszego podcastu. Adres mailowy, autor te informacje, również dodatkowe, które powinny się w iTunesie pokazać. Tutaj możemy powzupełniać. Na dole jest podgląd, jeżeli nie jesteśmy pewni, która informacja, gdzie w iTunesie się znajduje, to jest podgląd, jest grafika, w której możemy obejrzeć przykładowy zrzut ekranu z programu iTunes i porównać go z tym, co wprowadzamy tutaj w tych polach powyżej. Obcy reklam na razie nas nie interesują, ponieważ w Polsce nie możemy z tego jeszcze w tej chwili korzystać. iHeart na razie też nie. intro. W momencie, gdybyśmy chcieli dodawać intro automatycznie w serwisie Splicker, to oczywiście możemy to zrobić. I tak naprawdę to wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, co potrzebujemy zrobić, żeby nasz podcast działał tyle jeżeli chodzi o utworzenie konta w serwisie Spreaker i przeniesienie danych z SoundClouda do Spreakera. Pozostaje jeszcze jedna niezwykle istotna rzecz. Musimy zmienić nasz kanał RSS w serwisie iTunes. W serwisie iTunes musimy zalogować się do panelu, w którym zarządzamy naszym podcastem, czyli do panelu, w którym dodawaliśmy nasz podcast. To jest adres podcastconnect.connect.apple.com. I ja pokażę na przykładzie jednego z moich podcastów, ale oczywiście nie będę tego parametrów zmieniał, tylko pokażę, który z nich to jest. W momencie, gdy klikniemy na grafikę naszego podcastu, tutaj mamy coś takiego jak adres URL, czyli to jest właśnie nasz kanał RSS. W tej chwili, ponieważ on się w Spreakerze troszkę zmienił, w Spreakerze kopiujemy sobie nasz adres RSS i tutaj, w tym miejscu, wklejamy go w informacjach o naszym podcaście. Po wciśnięciu Save te informacje będą dostępne i w ciągu kilku, kilkunastu godzin, może maksimum jednego dnia, bo to w iTunesie różnie bywa, wszystkie te informacje o naszych odcinkach, o ich poszczególnych adresach, o kanale RSS, o opisie i tak dalej powinny zostać zaktualizowane. Tak naprawdę to wszystko. Potem jeszcze musimy tylko ten link dodać w pozostałych miejscach, w których publikujemy informacje o swoim podcaście, o linkach RSS. I to będziemy mieli tak naprawdę w tym momencie już komplet tych rzeczy, które musimy zrobić, żeby bezpiecznie przenieść całutki nasz podcast z serwisu SoundCloud do serwisu Spreaker. Oczywiście Warto nie usuwać na razie jeszcze tych naszych plików z serwisu SoundCloud. I warto również w ustawieniach naszego kanału w Spreakerze podłączyć SoundClouda do Spreakera w taki sposób, żeby te odcinki, które są publikowane tutaj już w Spreakerze, czyli wszystkie nasze nowe odcinki, żeby automatycznie również były Wrzucane do serwisu SoundCloud. Możemy oczywiście publikować je również na YouTube, na Facebooku, na Twitterze, w kilku innych miejscach. Natomiast warto, jeżeli mamy, jeżeli mamy słuchaczy, którzy przyzwyczajeni są do korzystania z serwisu SoundCloud, warto tą informację tutaj zaznaczyć. Dlaczego powinniśmy w ten sposób postępować z naszymi plikami? W momencie, jeżeli okaże się, że serwis SoundCloud faktycznie nie jest w stanie dalej funkcjonować, to może on podzielić los innych serwisów, które po prostu z dnia na dzień zamknęły swoje strony internetowe. Ostatni taki głośny przykład, takich przykładów było wiele w, w ciągu ostatnich lat, natomiast ostatni taki głośny przykład, to była strona justin.tv, gdzie bez żadnej informacji, bez żadnego powiadomienia dla użytków, bez, bez żadnego nawet maila z informacją o tym, że cokolwiek się dzieje, pewnego Dnia po prostu użytkownicy nie mogli dostać się na stronę. Strona została wyłączona w środku nocy i rano nie była już dostępna. Wszystkie nagrania, wszystkie pliki, wszystko co było w serwisie Justin TV po prostu przepadło. Żeby uniknąć tego, tego typu sytuacji, w momencie kiedy słyszymy o tym, że coś złego dzieje się z serwisem, na którym przechowywane są nasze pliki, warto się zabezpieczyć, warto te nagrania przenieść. Oczywiście one cały czas będą na SoundCloud dostępne i jeżeli zechcemy za jakiś czas tam wrócić, to oczywiście, jeżeli tylko SoundCloud będzie istniał, jak najbardziej jest to możliwe. Tym bardziej, że wszystkie te pliki będą tam i tak automatycznie wysyłane. Natomiast, jeżeli się okaże któregoś dnia, że serwis SoundCloud nie jest całkowicie już w ogóle dostępny, to przynosząc pliki na przykład właśnie do speakera, nasi słuchacze niczego nie tracą. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Zapraszam również do regularnego odwiedzania strony jak zrobić podcast.pl. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym rozwiązuje nowy problem. Problem z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie, a teraz idź nagraj coś fantastycznego.